Yo, cześć, Mano, ja jestem Gauza, to jest pierwszy odcinek z gry Star Wars Battlefront. Gramy atak na AT-AT, czyli te maszyny kroczące. Musimy tutaj utrzymywać te uplinki po prostu, żeby były włączone, bo wtedy są namierzane właśnie te AT-AT i jest nam po prostu łatwiej je zniszczyć przez nasze E-Wingi, czyli te samoloty super, które tutaj nam pomagają. Mam bardzo fajnego blastera, takiego ciężkiego, można powiedzieć, który na dalekie odległości fajnie zabija. Na razie jesteśmy tutaj w krytycznym dość punkcie, myślę. O kurde, ale mnie wsadziło. Dobra, fajne odnowienie tutaj mam. No i to tak się mogło skończyć, że zginę. Ale chyba tam kogoś nawet zabiłem z tych granatów. Ogólnie jak Lord Vader się tutaj pojawi, to jest masakra. Chociaż tutaj dostał jednego szybkiego. Widzicie, lawa, która może nas uszkodzić. To jest naprawdę też nie za dobra. Takie na bliskie kontakty z nimi nie podchodzić. Ja nie wiem, co ja tu robię. Właśnie wiedziałem, że tak się skończy. Dobra, tutaj mamy ten punkt włączony, czy jest dobrze. Drugi też się trzyma. Wieżyczka przeciwpiechotna, to może damy tutaj. Nie osłania ten uplink. Taka automatyczna, fajna. O, shit, super rzuciłem tego granata. Naprawdę dobry jestem. Żadnej grze nie umiem rzucić granatami, ale to jest taki szczegół, gdzie tu chciał odlecieć mi. Właśnie czekam na tego jetpacka. Widzicie, mam taką fajną broń, która namierza. Ale ona nie jest zbyt mocna. Dobra, teraz właśnie nadlatują te E-Wingi i będziemy mogli zniszczyć. Próbować zniszczyć oczywiście te AT-AT. Dobra, przełączymy teraz na tą broń. One mają słabe punkty, ale tam się dostać to jest naprawdę masakra, bo kiedy próbujemy do nich strzelać, to właśnie jesteśmy wystawieni na atak tych przeciwników. I naprawdę trudno to jest coś w ogóle zrobić. Dobra, i dostał, pięknie. Ale mamy dosyć dużo tych healingów, także powinno być dobrze. Tutaj próbuję ze wszystkiego, co praktycznie mam, nawet granaty się przydawają. Dobrze. Jakieś karty po prostu wzmocnienia by się teraz przydały. Tylko widzione są. Dobra, tutaj jest efekt. Ledwo go tutaj nie szkodliwiłem. Dobrze, tutaj przekampię trochę na Hedwiczu i przegrałem akurat. Mięso ładnego pistolucika zabił, 61 mu zabrałem. Dobra, to mi się jeszcze nie zrespiło. Dobra, i ty jest zniszczony, chyba nawet ja go zniszczyłem. Nie wiem, czy to dostajemy wszyscy. Kolejne przekaźniki, super. Musimy się teraz wycofać najlepiej, bo tu nie ma co siedzieć na ich na respie. No to znaczy, niektórzy siedzą, ale lepiej się wycofać, aktywować te przekaźniki, żeby po prostu jak najwięcej tych E-Wingów było uruchomionych. Także to jest naszym celem w ogóle tego, a nie siedzenie na respie przeciwnika. To jest naprawdę, jak to się mówi, close to fuck w potocznej mowie Battlefielda, szczególnie w metro. To jest naprawdę masakra na tym obszarze. Widzicie, ta broń jest dobra na dalekie dystanse, na bliskie zresztą też, ale na dalekie jest szczególnie mocna. Ciekawe, z której jest dobra tego tutaj. Fajnie, że sięgnąłem. Z tej strony prawdopodobnie ktoś też by mógł się do nas dostać. Ale na razie, o panie, jakie wzmocnienie mamy. Odnowienie kart. No super, na razie mi się tu nic nie przyda. Dobra, jeden E-Wing zaznaczony. Dzień dobry, ledwo go zabiłem, ja nie mogę.
Ten tutaj w tej wieżyce to w ogóle bym. Ja to na pewno. Naprawdę ma tutaj spore pole do popisu. Dobra, skrzynia AT-ST. Spoko. Na razie nam ładnie to idzie, nie powiem. Jak to dalej pójdzie, to zniszczymy naprawdę tych tutaj. Dobra, zablokowany sygnał. Tutaj jest chyba w środku ten. O ile się nie mylę, tak, w środku. Czyli tutaj można się skampić po prostu, ale jest naprawdę ciężko. Żeby cokolwiek tu utrzymać. Mam wieżyczkę. Dobra, może trochę zasztrumujemy. Dopóki mnie nikt nie zobaczy, tak jak właśnie teraz. Dobra, zginął. Dobra, ty tutaj mógłbyś mu pomóc. Shit. Ale zabiłem kogoś. Ale oni już nas okrążyli. Naprawdę, już teraz masakrycznie dużo mamy tych gamingów. Także już powinno być bardzo dobrze. Tylko jeden nam walker został. Zobaczymy, co za wzmocnienie mam. O, a tak, to sobie chyba zostawię na... A zresztą, co będziemy się ten... Aha. Lawa, zapomniałem. Nie powinien zginąć. Czemu nie zginął? Zniszczymy go. Tak, zniszczyłem chyba. Prawie. No i chyba już za chwilę będzie atak. I powinno się szybko zakończyć. Dobra, tu ją inni, czyli się można przygotować. Dobra, zobaczmy, co tu mam ciekawego. Atak, o, super. Atak jest super. Zaraz tu namierzę kogoś. Dobra. Szybko to lokujcie. Dobra, tylko żeby się lawa nie pieprzy. Uszkodzenie AT-AT. Widzicie, super to idzie, te ataki. Nie, to już mamy naprawdę wygrane. Dalej, skacz to. Widzicie, tak. Atak orbitalny, super uciekaj. Dobra, jeszcze kolejna broń. 24 mu zostało. O, shit, musiał to mnie strzelić. No jak mu się wystawiłem, no to trudno, żeby coś zrobił. 2, 1 i koniec, jeszcze nie AT-AT. Czyli wygraliśmy, zobaczcie ile nam e-wingów zostało. Także drużyna nie była zbyt wymagająca. Ja mam 11 na 13, zbyt dużo tutaj dawałem się zabić, ale wygraliśmy, to się liczy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się ten filmik spodobał i chcecie więcej, po prostu napiszcie, czy chcecie w ogóle kolejne odcinki z tej gry. Ja wam dziękuję za oglądanie. To mówił Ghost. Na razie. Cześć.